Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Ja Wam nie będę czytał SMS-a, ale go streszczę, bo to też jest zawarte w tym świadectwo. Siostry wiedzą, bracia też, ci co byli na modlitwie. Dłuższy czas modliliśmy się o siostrę Martę, córkę pastora z Nowej Osady. To była kwestia nowotworowa, chłoniaka. I chyba w zeszłym tygodniu przyszedł SMS, mniej więcej o tej treści sparafrazuję, że właśnie była u lekarza i lekarz zawyrokował, że jest zupełnie czysto, że chłoniaka nie ma. Więc Bogu dzięki, tamtejszy zbór stanął w modlitwie murem, myśmy ich wspomagali ile mogliśmy i oto mamy efekty. Chłoniak Bożą mocą został odjęty. Prawda, że tam musi chyba dokończyć jakąś serię chyba jeszcze chemioterapii, no ale takie są po prostu procedury. Ale Bogu dzięki za jego cuda. Przechodzimy do naszego cyklu skazania na górze, do dalszych myśli, dalszych wersetów. Nie będę ciągle głęboko wracał, ale do tego jednego wersetu będę. Może nie za każdym razem, ale co jakiś czas do tego wersetu wracam, bo jest on jakby kluczowym wersetem, który Jezus rozwija w dalszej części. Ostrzegam was, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza, niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Jak wiemy, w tym wszystkim, co Jezus dalej mówi, chodzi, Jezus cały czas podejmuje walkę o nasze serca. Faryzeusze raczej skupiali się na tym wszystkim, co było widoczne. Skupiali się na tym, jak byli oceniani przez innych. Skupiali się na faktach, na czynach, a Jezus skupia się na naszym sercu. I tak jak ten psalm, od którego dzisiaj rozpoczynaliśmy, brat Krzysztof, który rozpoczął tego psalmu, właśnie chodzi o nasze serce. I jak chyba zauważyliście, przez cały ten czas rozmawiamy i koncentrujemy się na sercu i dzisiaj również, kontynuując ten temat niedokończony poprzedniego wtorku, będziemy koncentrować się na naszym sercu. Pamiętacie też ten fragment z poprzedniego wtorku, jak pięknie jest oddany ten fragment skończący psalm 139. Z pamięci zacytuję, badaj mnie Boże i zobacz, czy nie ma tam czegoś, co rani Twoje serce, czyli jakiegoś grzechu. No i dalej Jezus, kiedy wypowiedział te słowa, użył kolejnych sześciu obrazów. Kolejnych sześciu obrazów, już jeden omówiliśmy, drugi jesteśmy w trakcie omawiania. Więc pierwszy obraz to był obraz morderstwa, drugi cudzołóstwa, nad którym się wciąż jeszcze skupiamy. Kolejny to będzie obraz rozwodu, potem przysięgi, potem zemsty i na koniec miłości bliźniego. I jak już wcześniej powiedziałem, wciąż to powtarzam, żeby się nam to wbiło mocno w serce. Właśnie chodzi o serce, chodzi o postawę naszą. I pierwszy obraz, który omawialiśmy jednej niedzieli, potem wtorku, który mówi o morderstwie, a tak naprawdę mówi o sercu, o chorobie serca, która jest skłonna do gniewu. Serce, które jest skłonne do złych myśli na temat swojego brata, swojej siostry. Serce, które skłonne jest do wypowiadania niewłaściwych słów. Serce, które przechowuje urazy, jakieś kwestie nieprzebaczenia. O tym Jezus mówi. O tym, z tym Jezus się rozprawia w tamtym fragmencie. Więc mówiliśmy o tym, nie chcę do tego specjalnie wracać. Choć ten temat jakoś wyjątkowo leży mi na sercu. Może z tego powodu, że zdaję sobie sprawę, że jest to, nie mówię tylko o nas tutaj absolutnie, szeroko. Jest to wielki problem wśród ludzi wierzących. Dlatego jest to problem, bo jest to coś, co jest tak bliskie tej naszej ludzkiej, starej naturze. Żeby chować urazę, żeby mieć jakieś nieprzebaczenie. A co najgorsze, to ludziom wierzącym wydaje się, że to nic takiego. Że potrafią sobie z tym żyć.
Ileże razy ja słyszałem, ja już taki jestem po prostu. Ja już taki jestem. I się nie zmienię. Albo nie mam zamiaru się zmienić. Któryś tam wtorek mówiłem o tym, że mamy codziennie poddawać swoje serce na zmiany Ducha Świętego. Kwestia cudzołóstwa. Kolejny obraz, o którym mówiliśmy poprzednio. Dziś będę go kończył. Znowu Jezus koncentruje naszą uwagę nie tyle na samym akcie fizycznym cudzołóstwa, choć oczywiście też. Znamy życie i wiemy, że nawet w kręgach ludzi wierzących to czasem to nieszczęście się wydarzy. Przecież znamy takie przykłady. Więc oczywiście fakt ten, jeżeli jest faktem dokonanym, oczywiście Jezus też o nim mówi. Ale przede wszystkim mówi o tym, co dzieje się w sercu. I później ten niesamowity obraz. Obraz o odcięciu ręki prawej, o wyłupywaniu oka, też prawego. Na tym obrazie, jak pamiętacie, dzisiaj będę się skupiał w dalszej części. Ale tak naprawdę to ten obraz prowadzi nas do czegoś więcej, nie tylko kwestii cudzołóstwa. Prowadzi nas do tego, żebyśmy się zastanowili nad grzechem w ogóle, nad tragedią, okropnością grzechu. I dużo czasu na ten temat poświęciłem poprzedni wtorek, więc już nie będę do tego specjalnie wracał. Wiemy, mówiłem o tym, jak grzech jest strasznie niszczycielską, straszliwą siłą, na której my nie mamy żadnej rady. Wobec której jesteśmy absolutnie bezbronni, sami. Ale mamy tą niesamowitą możliwość, że możemy uciekać pod krzyż. Że możemy mocą krzyża Golgoty, mocą Jego świętej krwi mieć oczyszczenie z grzechu, a także zachowanie od grzechu. A później mówiliśmy poprzedni wtorek troszkę bardziej praktycznie w kwestii cudzołóstwa i do paru myśli muszę wrócić. Dlatego, że nie wiem, być może było to w pewnym fragmentach może troszkę odważniejsze i parę uwag usłyszałem które chcę wyjaśnić, które chcę uzupełnić. A więc zanim przejdę dalej, to cofnę się do tych myśli, które wymagają może troszeczkę uzupełnienia. Mówiłem w obu przypadkach, czyli i morderstwa, i cudzołóstwa, że jeśli ono dzieje się w sercu, na poziomie naszych myśli, na poziomie naszych oczu, nie ma konsekwencji. Nie ma konsekwencji tych doczesnych, tych fizycznych. Oczywiście te duchowe są i to tragiczne. Ale mówiłem, że nie ma tych doczesnych. I po nabożeństwie od razu pewnie pewna siostra podeszła do mnie, mówiąc, że nie do końca tak jest. I rzeczywiście, przyznała mi rację. Już tłumaczę. Jej myśl tłumaczę. Że choć rzeczywiście nie ma konsekwencji w postaci, nie wiem, od razu jakichś wielkich problemów, jeśli ktoś pozwala sobie na to cudzołóstwo oczyma swoimi, czyli patrząc pożądliwie, prawda, może nie ma wielkich konsekwencji, ale musiałem się zgodzić z tą siostrą, że jeśli to, załóżmy, dzieje się w małżeństwie, jeżeli załóżmy mąż zaczyna mieć z tym problem, to nie do końca to nie ma konsekwencji. To ma konsekwencje dla żony. To zaczyna już być inne życie. To zaczyna już być widoczne, że serce jego już gdzieś dryfuje. Już jakaś oziębłość, już jakaś szorstkość. I niezatrzymane może poradzić dalej. I niezatrzymane może prowadzić nawet do rozwodów. Aż tak. Ale to będziemy mówić za jakiś czas. Więc to jest pierwsze uzupełnienie. Musiałem przyznać siostrze rację, więc chciałem to uzupełnić. Zresztą w przypadku, jeśli chodzi o poprzedni temat, czyli to, co dzieje się na poziomie naszych myśli w stosunku do naszego brata, siostry, nic nie dzieje się na zewnątrz, ale w myślach, to tak naprawdę ta przyjaźń zaczyna też odczuwać jakieś braki. Ta przyjaźń, która jest skażona złymi myślami, też zaczyna odczuwać, że coś dzieje się złego.
Tego może nawet nikt specjalnie nie zauważyć, ale osoby zainteresowane to odczuwają. Druga uwaga. Ktoś odniósł wrażenie, że na poprzednim wykładzie oberwało się strasznie mężczyznom, a kobiety trochę uniewinniałem. No nie do końca, więc muszę się wytłumaczyć, że nie do końca tak. Ktoś powiedział, że jakby całą odpowiedzialność przerzuciłem na mężczyzn. Wrócę do tej myśli, ale najpierw to pierwsze. Moi drodzy, chodziło oczywiście, kto był, to pamięta, chodziło o prowokujące czy zbyt krótkie, kuse stroje kobiet. To ten temat, przy tym temacie to wystąpiło. I ja pamiętam, że wtedy bardzo dobitnie powiedziałem i powtórzę to raz jeszcze, jeśli ktoś może nie usłyszał, że taki oto wyzywający strój kobiet, dziewczyn, zwłaszcza w zborze, a zwłaszcza na scenie, jest absolutnie naganny i niedopuszczalny. Powiedziałem to mocno i podkreślam to raz jeszcze. Jest nieprzyzwoity, to jest brak szacunku do Boga, ale też do ludzi, którym usługujemy. Ale myślę, że to wystarczy. Dlatego, że to nie jest temat. To jest uwaga na boku. Bo to nie jest temat tego przesłania, tego zwiastowania. Bo o czym my mówimy? Mówimy o sercu. Mówimy cały czas o sercu człowieka. A to, o czym przed chwilką wspomniałem, to jest rzecz zewnętrzna. To jest, powiem tak, to jest pokusa. A kiedy my mówimy o sercu, no w tym kontekście mężczyzny, chociaż jak poprzednio mówiłem, nie do końca zawsze tak musi być. Czasem odwrotnie też to funkcjonuje. Chcemy się zastanawiać, Jezus mówi o sercu, zastanawia się i pyta, czy twoje i moje serce jest zdrowe, czy tam się nie rozwija już jakiś grzech, czy tam nie ma już jakiegoś problemu. A wtedy, że tak powiem, ta pokusa jest rzeczą drugorzędną. Ale żeby nie było, że znowu nie powiem nic więcej, to drobna uwaga. Drogie siostry, drogie może panie powiem, bo przecież jesteśmy też w internecie słyszani. W tym temacie, kiedy mówię o stroju, pewnie czasem to jest bezwiedne. Czasem to może jest nawet niechcący. Kiedy w ten sposób się ubieracie. Ale powiem tak, nie pomagacie mężczyznom. To też trzeba wziąć pod uwagę. Mówię delikatnie, nie pomagacie mężczyznom w ten sposób. Posłużę się obrazem, żeby nie być zbyt dosłownym. Tak jak poprzednim razem, kiedy zwracałem się do małżeństw, też użyłem obrazu, myślę, że był wystarczająco jasny. Tak i tym razem posłużę się obrazem, który myślę wszystko też wyjaśni. Wyobraź sobie, że zaprosiłeś kogoś na kawę do domu i ten ktoś jest, nie wiem, może cukrzykiem, może tam inne ma problemy, nie może i nic słodkiego. No a ty zastawiasz stół pełen smakołyków. A tu torcik taki, a tu jakieś inne smakołyki. A wiesz, że on nie powinien. No i tak, być może ten twój gość da sobie z tym rady. Być może na poziomie faktów nie sięgnie po tego, ale może mieć problem. Może nawet nie będzie miał wielkiego, może sobie da rady z tym, ale zrozum, nie pomagasz mu tym. Tym, że tyle słodkości przed nim. Chyba rozumiecie, o czym mówię. Więc, drogie siostry, drogie panie, pamiętajcie, że w ten sposób to działa. I szkoda, żeby w ten sposób też funkcjonować. Moi drodzy, ale chcę podkreślić raz jeszcze, że ani ja jako pastor, ani liderzy zboru nie będziemy z linijkami chodzić. Ani tam przy drzwiach nie będzie papierowych spódniczek trochę dłuższych. Moi drodzy, to byłby legalizm. A ja chcę uciekać od czegoś takiego. Tu chodzi o serce. Jeżeli po obu stronach będzie zdrowe serce, to nie będzie problemu. I do tego chcę apelować, aby były zdrowe serca. I po obu stronach, czyli i kobiet, i mężczyzn. A wtedy nie będzie problemu.
No i teraz jeszcze jedna kwestia. Kwestia, że przerzuciłem całą odpowiedzialność na mężczyzn. No właśnie w tym temacie. Ale to nie zarzut, bo to jest prawda. I to podtrzymuję w całej rozciągłości. Powiedziałem, że jeśli nawet kobieta czy dziewczyna jest zbyt wyzywająco ubrana, a u mężczyzny pojawia się problem z patrzeniem pożądliwym, to jest jego problem. To jest problem jego serca. I to podtrzymuję w całej rozciągłości. Zobaczcie na list Jakuba, werset 12 pierwszego rozdziału. Szczęśliwy jest zaś człowiek, który opiera się pokusom. Jego wiara jest wypróbowana, a on sam otrzyma wieniec żywota przyrzeczony tym, którzy kochają Boga. Jeszcze raz. Szczęśliwy jest zaś człowiek, który opiera się pokusom. Błogosławiony, szczęśliwy człowiek, który oprze się pokusie. Z tego wynika, że pokus będzie wszędzie pod dostatkiem. Z tego wynika, że pokus będzie co niemiara na każdym kroku. I nie problem w tym, że te pokusy są. Błogosławiony człowiek, który się im opiera. Ale czytajmy dalej. Werset 14. Każdy jest bowiem kuszony przez tkwiące w nim pragnienia, które go nęcą i popychają do działania. Pragnienia te prowadzą człowieka do grzechu, grzech zaś do śmierci. Nie dajcie się zatem, kochani przyjaciele, wprowadzić w błąd. No właśnie, nie dajmy wprowadzić się w błąd. Problem tkwi wewnątrz. Wyraźnie jest napisane, Jakub pisze to bardzo jasno. Każdy bowiem jest kuszony przez co? Przez tkwiące w nim. W nas jest problem, w sercu jest problem. Pokusa jest rzeczą drugorzędną. Pokusa jest rzeczą, która może się przytrafić. Nie taka, to inna. Problem jest w sercu. Moi drodzy, schemat powstawania grzechu jest zawsze taki sam. To zawsze jest serce, które jest skłonne przyjąć pokusę. Nie pokusa jest problemem, tylko serce, które jest gotowe na to, by to przyjąć. Wiecie, jest jakoś tak dziwnie, że kiedy jest mowa o innego typu pokusach, tam jakoś nie mamy problemu, żeby to właściwie rozumieć. Załóżmy, jeśli jest mowa o kimś, kto ma problem z alkoholem, to kiedy sięgnie po kieliszek, to w czym jest problem? W tym, że znalazł się w zasięgu jego wzroku kieliszek? Czy on ma problem, że nie jest uwolniony? Chyba nie mamy z tym problemu, prawda? Jeśli załóżmy, niedawno chyba też wspominałem jakiś przykład o tym, że gdzieś leży portfel wypchany, a ktoś, kto ma skłonności do tego, żeby sobie coś przywłaszczać, przejdzie i zwinie ten portfel. To co, ten portfel był problemem? Czy to, że w nim są te skłonności? Prawda? I myślę, że tutaj, jeżeli mówimy o takich sprawach, nikt nie ma problemu z tym i nikt nie oskarża tych pokus, że są przyczyną grzechu. Nikt nie oskarża tych pokus, że są winne z tego, że on zgrzeszył. Ale jakoś dziwnie, kiedy mówimy o strojach, to mamy jakby inne kryteria. I tam już wydaje się nam, że to już funkcjonuje inaczej. Nie funkcjonuje inaczej. To jest ten sam schemat. Więc będę się upierał i nie traktuję tego jako zarzut, tam co powiedziałem. Będę się upierał przy tym, że podstawową sprawą jest nasze serce. A z drugiej strony do sióstr też powiedziałem coś, więc myślę, że będzie równowaga. Okej, tyle wyjaśnień i tyle uzupełnień co do poprzedniego wtorku. A teraz pozwólcie, że pójdziemy dalej. Mówiliśmy na temat cudzołóstwa, mówiliśmy na temat grzechu i zatrzymaliśmy się na tym wersecie, którego zacytuję raz jeszcze. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorsze cię wyłubie i odrzuć od siebie. Albowiem będzie pożytecznie dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła.
A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. I już na zakończenie poprzedniej usługi spojrzeliśmy na to troszeczkę ogólniej. Mówiliśmy o tym, że grzech jest tak wielkim dramatem, że grzech jest tak wielką siłą i grzech tak bardzo rani Boga, że ten fragment mówi o jednym: odetnij go, zrezygnuj z niego. Cokolwiek by to nie było. Jasne, Jezus to opiera o kwestię cudzołóstwa, czy fizycznego, czy tylko w sercu, czy tylko w oczach, ale dotyczy to absolutnie każdego grzechu, jakikolwiek by on nie był. I mówiliśmy poprzednio właśnie w tym kontekście, że Jezus zapłacił taką cenę, tak straszną cenę zapłacił, najwyższą cenę, aż dziw, że Jego lud czasem ma odwagę bawić się grzechem i nie wyznać go. Więc ten fragment o tym oku i ręce przede wszystkim mówi: odetnij, zrezygnuj, nie baw się, nie pozwól sobie na niego, czymkolwiek by on był. Czy to byłby ten, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli kwestia nieprzebaczenia, gniewu, czy jakokolwiek innego, nie pozwól sobie na to, bo wcześniej czy później niewyznany może nas wykończyć. Znaczy nawet nie tylko może, to zrobi, bo taka jest siła grzechu. Więc już teraz powtarzam i apeluję: nie bawmy się grzechem. Jeżeli Duch Święty mówi ci cokolwiek, pokazuje ci cokolwiek, nie próbuj uciekać od tego. Czytamy tutaj, albo jeszcze wspomnę ten psalm, o którym wcześniej powiedziałem w zeszły wtorek, psalm 97, werset 10. Niesamowite słowo. Wy, którzy miłujecie Pana, więc myślę, że to jest do nas. Miłujemy Pana? Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło. Miejcie w nienawiści zło. Pan Bóg nienawidzi zła, więc my również. Moi drodzy, dramatem jest, jeżeli my kochamy to, czego Bóg nienawidzi. To chyba coś nie tak jest. To jakim cudem możemy powiedzieć, że kochamy Pana, jeżeli On nienawidzi grzechu, a my... A więc raz jeszcze go czytam. Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło. Fragment tutaj z Mateusza o tym oku i ręce. Będziemy go za moment szczegółowo analizować. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedno słowo. Odetnij i odrzuć. Mowa o ręce. Oko, wyłup i odrzuć. Chcę zwrócić uwagę na słowo odrzuć. Wiecie, jeśli brać pod uwagę ten obraz odciętej ręki. Oczywiście poprzednio tłumaczyłem, że absolutnie Jezusowi nie chodziło o fizyczne odcinanie ręki, bo to miałoby zupełnie traciłoby swój sens. Lewą ręką zrobi to samo, co prawą, więc nie o to tutaj chodzi. Ale chcę powiedzieć tak obrazowo. Jeśli ktoś by odciął rękę, to jeszcze byłby w stanie fizycznie ją jakoś odrzucić. Choć nie wiem jak, bo to jest straszliwy ból i krwawienie, ale jest to fizycznie realne. Można odrzucić. A oko? Zastanawiałem się, myślę, że nie. Jeśli by ktoś próbował wyłupać oko, wybaczcie za takie dosadne obrazy, ale no, to nie ja wymyśliłem. Nie jest w stanie go wyciągnąć. Ono po prostu ulegnie uszkodzeniu. Nie ma fizycznie coś wziąć i wyrzucić i odrzucić od siebie. A więc rozummy, że Jezus mówi tutaj symbolem: odrzuć grzech. Nie tylko odetnij, ale go odrzuć. Czyli nie wróć. Czyli miej do niego obrzydzenie. Odrzuć go od siebie jak coś wstrętnego. Nigdy do niego nie wracaj. To, co odciąłeś, musisz znienawidzieć i nigdy do tego nie wracać. Odetnij i odrzuć, czyli nie wracaj. Spróbujmy zagłębić się troszkę w te myśli. Jezus dwukrotnie powtarza te same słowa praktycznie.
raz w przypadku oka, raz w przypadku ręki. Ale mówi to samo. Albowiem będzie pożyteczny dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Te słowa po króciutkim zastanowieniu myślę, że mówią nam przede wszystkim o ogromnej wartości duszy. Lepiej zachować duszę, niż hołdować jakieś przyjemności. Lepiej ponieść jakieś straty, byleby swojej duszy nie stracić. Tak chyba najmocniej brzmi ten tekst. Moi drodzy, Jezus kładzie akcent na to, że zbawienie jest absolutnie priorytetem, że nie można nic stawiać na wadze razem ze zbawieniem. Nasze zbawienie, nasze życie wieczne, nasza gotowość na Jego powtórne przyjście jest absolutnym priorytetem. Absolutnym priorytetem, jest zupełnie najważniejsze. Więc warto wszystko poświęcić. Więc warto cokolwiek poświęcić. Coś, co miałoby przed tym nas powstrzymać. Nawet czasem warto odciąć rzecz neutralną, a nawet dobrą. Jeśli miałaby ona nas odciągać od Bożego Królestwa, powstrzymywać nasz bieg. Ewangelista Łukasz w 14 rozdziale zapisuje te myśli odnośnie, mówi, że mamy mieć w nienawiści swojego ojca, matkę, braci. I znowu rozumiemy, że przecież nie chodzi o to, że Jezus nie zachęca nas przecież do faktycznej nienawiści wobec członków rodziny. Oczywiście, że nie. Ale chce nam uzmysłowić priorytety. Priorytety. Jeśli chcesz iść za mną, musisz odciąć wszystko, cokolwiek cię powstrzyma. Nawet miłość do rodziców. Nawet miłość do dzieci. Jezus mówi, ja jestem najważniejszy. Jezus mówi, życie wieczne jest twoim celem. Nie gub tego z oczu. Jeśli zgubisz to z oczu, to wtedy łatwiej będzie nie odciąć czegoś. Jeżeli zgubimy z oczu cel. Cóż człowiekowi pomoże? Pamiętacie ten tekst? Cóż człowiekowi pomoże? Choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? To są słowa samego Pana Jezusa. Może otwórzmy ich, może w tym nowszym wydaniu. Mateusz 16 rozdział. Następnie Jezus zwrócił się do swoich uczniów. Jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. To bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją. A kto utraci swoją duszę ze względu na mnie, ocali ją. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, jeśli utracił własną duszę? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Jezus koncentruje naszą uwagę, jaki jest nasz cel, jaki jest nasz priorytet. I warto zrobić dla tego celu nadrzędnego po prostu wszystko. Historia o bogaczu, to jest Ewangelia Łukasza, 12 rozdział. Wtedy ktoś z tłumu zwrócił się do niego. No właśnie, kiedy? Warto czytać czasem łącznie z kontekstem. Oczywiście nie mam czasu, aby cały kontekst omawiać, ale wcześniejsze wersety mówią, to jest cała mowa Jezusa przeciw faryzeuszom i uczonym w piśmie. Czy to jest dokładnie to, o czym my rozmawiamy od dłuższego już czasu. Gdybyśmy czytali ten 11 rozdział, nawet nagłówek jest mowa przeciw przywódcom religijnym. I tam mówi, biada faryzeuszom i tak dalej. Więc to jest ta narracja. Jezus o tym mówi. I w tym momencie, kiedy te rzeczy Jezus mówi, wtedy w takim kontekście, w takiej sytuacji, ktoś się z tłumu wyrywa i mówi tak, nauczycielu, powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem. Lecz on mu odpowiedział, człowieku, kto mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą między wami? Ostrzegł ich też. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, gdyż obfitość dóbr nie zapewnia życia. W życiu nie chodzi o to, aby opływać w dostatki.
Następnie przytoczył im taką przypowieść. Pewnemu bogatemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. Zaczął się więc zastanawiać, co tu zrobić. Nie mam gdzie złożyć plonów. W końcu postanowił tak, zburzę stodoły, zbuduję sobie większe i tam zgromadzę całe moje zboże oraz moje dobra. Potem powiem do swojej duszy, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, najedź się, pij i baw się dobrze. Bóg jednak powiedział do niego, o bezmyślny człowieku, tej nocy zażądają twojej duszy. I czyje to będzie, co przygotowałeś? Tej nocy zażądają twojej duszy. Moi drodzy, ten człowiek, który wyrwał się z tłumu, jakby zapomniał, o czym Jezus w ogóle mówi. Jezus mówił o sercu, a ten zaczął mówić o drobiazgach, o życiu, o doczesności. I Jezus zwraca uwagę na to, to na czym się koncentrujesz. To na czym się koncentrujesz. I podał przykład tego bogacza. Nasza dusza. Moi drodzy, to co Jezus tutaj mówi o odcięciu ręki, to jest podkreślenie ważności naszej duszy. Nie ma nic ważniejszego. Kolosan 3:2 z innego przekładu mówi tak. Sprawy nieba niech będą dla was ważniejsze od ziemskich. Tak jest? O tym, co w górze myślicie, prawda? Moi drodzy, nie tracimy z oczu priorytetów naszego celu. Więc to jest ta pierwsza myśl, którą chciałem podkreślić z tego obrazu o odcięciu ręki i o tym oku. Po drugie, moi drodzy, tutaj chodzi też o taki, żeby człowiek sobie mógł zrobić taki bilans zysków i strat. Więc co zyskam, a co stracę? Kiedy odetnę coś, pozornie coś stracę. Czasem to zaboli. Bo jeśli to jest coś, w czym człowiek tkwi, to lubi i to kocha, to zaboli. Więc jakaś tam strata jest. Ale przecież zysk jest absolutnie nieporównywalny. Zyskiem jest życie wieczne. Zyskiem jest spokój z Bogiem. Zyskiem jest relacja z Bogiem. A więc, moi drodzy, nawet nie ma się co zastanawiać. Tylko trzeba odciąć. Celem, pamiętamy, jest czyste serce. Kolejna sprawa. Jezus mówi tak. Jeśli gorszy cię prawe oko, to wyłup lewe. Tak jest? Słuchajcie, ja tak żartuję trochę, ale to jest niesamowicie ważne. W tym jest wielka duchowa prawda. Jeśli gorszy cię prawe oko, to wyłup prawe. Jeśli masz problem z lewą ręką, to lewą odetnij. Wiecie, a chrześcijanie często robią tak, że jeżeli mają problem z prawym okiem, to wolą poświęcić cokolwiek innego, byleby nie to. To wolą, nie wiem, ucho, nogę inną, cokolwiek, byleby nie to, z czym jest problem. A Jezus mówi, dokładnie to. To, z czym masz problem, z tym się rozpraw. Nie z czym innym. A ludzie są, czasem mówię ogólnie o ludziach, czy o chrześcijanach, specjalistami w tym, żeby negocjować z Bogiem. Żeby poświęcać coś innego, byle tylko nie rozprawić się z tym, z czym się trzeba rozprawić. Przykład. Sięgnę do pierwszej księgi Samuela. To jest król Saul. To była dla niego straszliwie trudna sytuacja. Stanął do absolutnie nierównej walki. Filistynów było kilkanaście razy więcej. W obozie Filistynów byli również i Hebrajczycy, którzy byli po stronie wroga. Z obozu Saula ludzie się wykruszali. Coraz mniej ich było. A on nie mógł podjąć żadnego kroku. Dlatego, że jeszcze prorok nie przyszedł. Że Samuel nie przyszedł, żeby złożyć ofiarę. Nie mógł nic zrobić. Wiecie, i on podejmuje tą decyzję, że to zrobi. Wiedział, że mu tego nie wolno zrobić. Wiedział, że to nie jego rola. Wiedział, że musi poczekać na proroka, ale tego nie zrobił. I tutaj już skrócę troszkę. Tłumaczy się przed Samuelem i mówi mu tak. Pomyślałem, Filistyni lada chwila mogą zejść do mnie, do Gilgal, a ja nie zjednałem sobie przychylności Pana. Zebrałem się więc na odwagę i złożyłem ofiarę całopalną.
Widzicie, musiał zebrać się na ofiarę, na odwagę, żeby pokonać wyrzuty własnego sumienia. Wówczas Samuel powiedział do Saula: postąpiłeś głupio, gdybyś postąpił zgodnie z danym ci przykazaniem, czyli przestąpił przykazanie, czyli był nieposłuszny. Gdybyś postąpił zgodnie z przykazaniem Pana, twego Boga, Pan utwierdziłby twoje królestwo nad Izraelem na wieki. Teraz jednak twoje królestwo nie ostoi się. Myślę, że bardzo mocno te słowa dotknęły Saula. I co zrobił? Samuel poszedł i gdybyśmy dalej śledzili ten tekst, to Saul po prostu się wziął za robotę. Po prostu przeliczył wojsko i tak dalej. Ani słowa o pokucie, ani słowa o przeproszeniu, ani słowa o odcięciu grzechu nieposłuszeństwa. Nic. Idzie dalej. I potem pamiętacie, że niesamowicie Bóg przyszedł im z pomocą. Jonatan razem z Giermkiem wyszli tam, zdobyli się na odwagę, wtargnęli do obozu Filistynów i to wielki ratunek przyszedł ze strony Boga. Bóg tam jeszcze spowodował trzęsienie ziemi i tak dalej. Więc niesamowite zwycięstwo. I wtedy król Saul z całym wojskiem ruszyli. Ruszyli, aby walczyć, aby dobijać. I w pewnym momencie Saul robi wielką głupotę. Zaprzysiągł całe wojsko, że nikt nie śmie skosztować żadnego pokarmu, aż zakończą całą walkę. To była nadgorliwość, to było bez sensu. Ludzie byli utrudzeni, ale nikt tego nie mógł przestąpić. To miało moc. Tyle tylko, że jak pamiętacie, Jonatan nie wiedział o tym. Nie słyszał tego. I on skosztował nieco tego miodu. Ale kiedy później okazało się, że Bóg nie odpowiada, że jest grzech, to co zrobił Saul? Pamiętacie te losy, los padł na nich, los padł w końcu na Jonatana. I popatrzcie na jego gorliwość. Jak walczy z grzechem. Widzicie tą gorliwość? Co odcina? Nie odcina prawej ręki. Chce odcinać lewą. Nie odcina nic w sobie. Walczy z grzechem nie tam, gdzie trzeba. Gorliwy do bólu. Nawet własnego syna jest w stanie poświęcić, żeby tylko odczyścić Izraela, bo grzech się wdarł. A o swoim nie pamięta. Rozumiemy? Tak to jest, że czasem zamiast prawego oka wolimy poświęcić cokolwiek innego. Byleby nie to, co naprawdę trzeba. Zresztą podobnie było w przypadku Salomona. Pamiętacie, że również nie chciał zdecydować się na ten krok, żeby odciąć i odesłać z powrotem córkę Faraona do Egiptu. Jak go sumienie gryzło, to ją przeniósł na drugą stronę miasta. Ale nie zrobił tego, co miał zrobić. No i życie jego potoczyło się tak, jak zresztą znacie. Znacie chyba też moje świadectwo, kiedy kiedyś wam mówiłem o muzyce rockowej, którą byłem związany jako nastolatek. Ja wtedy dokładnie robiłem to samo. Odcinałem wszystko dookoła, ale nie to. Ja byłem taki gorliwy wtedy. Naprawdę. Ale tego nie umiałem odciąć. Najwyżej próbowałem Boga przekupić, schować gdzieś, wynieść na strych, ale Bóg się nie dał. Ja musiałem w końcu odciąć to, co było rzeczywistym problemem. To, co było rzeczywistym grzechem. A więc, moi drodzy, jeśli mamy problem z prawym okiem, to prawe oko. A nie kombinujmy. Nie próbujmy Boga przekupić czymś innym, bo to nie działa. Druga, czy kolejna już myśl z tego fragmentu. Ten obraz jest wstrząsający. Kiedybyśmy tak mocniej nad nim pomyśleli, on jest wstrząsający. Dlatego Jezus użył tak mocnego obrazu, abyśmy działali radykalnie. Moi drodzy, tu nie ma co negocjować. Grzech jest grzechem. I musimy działać radykalnie. Jeśli jest coś, co Bóg nam pokazuje, nie negocjujmy, ale działajmy, bo czas działa na naszą niekorzyść. Ale tak samo, moi drodzy, nie chodzi tylko o grzech już popełniony. Tu chodzi również o to, żeby nie wpaść w grzech. Tu chodzi o to również, żeby nie pozwolić wplątać się w grzech. I tutaj tym klasycznym, pięknym przykładem jest zachowanie się Józefa w Egipcie. Jakąż miał pokusę? Miał niesamowitą pokusę, miał niesamowitą okazję. Jak mówiłem poprzednio,
pewnie przypuszczam, że ta kobieta naprawdę musiała być piękna. Szatan podstawił mu taką pokusę, z którą musiał mieć wielki problem. Ale on uciekł. Zobaczcie, ile go to kosztowało. To było odcięcie. To bolało, bo znalazł się na wiele lat w więzieniu. On sobie nawet mógł zdawać z tego sprawę, że sprawy mogą się źle potoczyć. Ale odciął. Nie pozwolił na to, żeby się uwikłać w tym. 1 Koryntian 6, 18-20. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Drogoście bowiem kupieni. Uciekajcie przed wszeteczeństwem, bo wielka cena została zapłacona. W innym miejscu apostoł Paweł mówi, uciekajcie od bałwochwalstwa. W liście do Tesaloniczan mówi, od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Inny przykład mówi, unikajcie tego, co tylko ma pozór zła. A więc, moi drodzy, czy to jest grzech już popełniony? Czy to jest tylko jakaś propozycja, pokusa, jak w przypadku Józefa? Uciekajmy, odcinajmy. Choćby bolało, choćbyś był wyśmiany, choćbyś w szkole był wyśmiany za to, co robisz. Wszyscy to robią. Wszyscy sięgają po coś tam, po jakieś używki. Tobie nie wypada. No bo jak to? Wyłamać się z grupy, zostać wyśmianym? No właśnie. Uciekaj od tego. Uciekaj od tego. Tak samo w pracy. Czasem to boli, bo jest się napiętnowanym, bo jest się wyśmianym, bo jest się nieakceptowanym, bo jest się poza nawiasem towarzystwa, w którym by się chciało być. Ale to jest cena. Uciekajmy. Odcinajmy. Choćby to bolało. No i teraz właśnie chcę przejść już do tego, co zapowiedziałem. Odcinać wiemy, że musimy. Tylko jeszcze jak? W jaki sposób? Apostoł Paweł w wielu miejscach używa innego słowa. Jezus mówi o odcinaniu czy o wyłupywaniu oka, a apostoł Paweł w wielu miejscach, zresztą nie tylko apostoł Paweł, inni autorzy listów również, mówią o umartwianiu swojego ciała. Umartwianie, czyli umartwić, czyli no po prostu spowodować, żeby coś umarło. Umartwić, czyli po prostu uśmiercić. Uśmiercić własną pożądliwość, uśmiercić pragnienia swojego ciała. I niekoniecznie mówię tylko i wyłącznie w kontekście myśli pożądliwych. W sensie seksualnym, jak tu jest mowa. Ogólnie. Kolosan 3:5. Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, zobaczcie, jest na pierwszym miejscu. Nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Moi drodzy, ta kwestia należy do nas. Tu nie jest mowa, że Bóg to zrobi za nas. Ta kwestia należy do nas. My mamy odciąć, my mamy umartwiać. 1 Koryntian 9:27. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych sam nie był odrzucony. Przekład ewangeliczny mówi, trzymam swoje ciało w ryzach, trzymam swoje ciało w granicach. A jeszcze inny przekład mówi, panuję nad własnym ciałem i podporządkowuję go. I znowu pytanie, do kogo ta robota należy? No przecież do nas, prawda? Ale wciąż jakby nie padła taka jasna odpowiedź, no to jak to mam konkretnie zrobić? Więc posłużę się listem do Rzymian 8:13. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawę ciała umartwiacie, żyć będziecie. Biblia Warszawsko-Praska oddaje troszkę lepiej. Jeśli tedy mocą ducha będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie żyć. Jeśli mocą ducha będziemy uśmiercać. Więc zobaczcie, moi drodzy, to jest współpraca. Wcześniej mówiłem, że ta robota należy do nas, ale w jaki sposób? Mocą ducha. Mocą ducha. To my podejmujemy decyzję, co z daną pożądliwością zrobimy. Ale mamy do tego moc. Ale mamy moc. Mocą ducha to możemy zrobić. I jeszcze ten fragment, o którym wspomniałem, ostatni już chyba, albo przedostatni, nad nim się sekundkę jeszcze zatrzymam, bo jest to jakby instrukcja, w jaki sposób
mamy umartwiać czy odcinać. Rzymian 13, 14. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokoić pożądliwości. Obleczcie się w Chrystusa. Moi drodzy, to jest instrukcja dwupunktowa, więc skoro dwa punkty, to łatwo zapamiętamy, prawda? Gdyby było 13, byłoby problemy, ale dwa zapamiętamy. Pierwsze jest obleczcie się w Chrystusa, a drugi nie zaspokajajcie żądzy ciała. Obleczcie się w Chrystusa. I tu bym mógł mówić kolejną godzinkę. Gdzieś tu te gałązki jeszcze leżą, prawda? Trwajcie w Panu. Obleczcie się w Chrystusa. Trwajcie w Panu, umiłowani. Kupujcie olej. To już cytaty z usługi brata Janka z tej niedzieli. To jest ta myśl. Obleczcie się w Chrystusa. Jeżeli chcesz być mocny, jeżeli chcesz mieć siłę do odcinania grzechu, to trwaj w Panu. To bądź zielony. To kupuj olej. To jest pierwszy punkt tej instrukcji. A drugi, nie zaspokajaj żądzy ciała. Czyli nie karm ciała. Powiem bardziej prosto. Jeśli wiesz, że w danej dziedzinie, w twoim ciele czy w sercu jest żar, to nie dolewaj tam ognia, to nie dolewaj tam benzyny. Prawda? Nie karm zmysłów czymś. Jeżeli wiesz, że w czymś, w jakiejś dziedzinie jest problem, to nie karm tego. To nie dolewaj tam oleju czy benzyny, bo wybuchnie. To jest zasada prosta. Jeśli wiesz, że z czym masz problem, to uważaj. Jeśli masz problem z tym, o czym pisze w kazaniu na górze, czyli nie cudzołóż, jeżeli z tym jest problem, no to uważaj na to. Nie kar zmysłów tymi sprawami. Nie kupuj odpowiednich gazet. Nie wchodź na odpowiednie stronki. A w skrajnych przypadkach, jeżeli jesteś zbyt słaby i nie dajesz sobie rady, to zrezygnuj z internetu. Uwaga, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Żeby ktoś nie powiedział, że pastor w Ustroniu mówi, że internet jest zły i trzeba z niego zrezygnować. Bzdura, nie powiedziałem czegoś takiego. Ja mówię o skrajnych przypadkach. Ja mówię o kimś, kto nie daje sobie rady. To nie karm zmysłów. To uciekaj od tego. To odetnij to, choćby bolało. Choćbyś był poza internetem, lepiej, że będziesz poza internetem, niż żebyś w ogóle był poza niebem. Prawda? Ale żeby ktoś mi nie mówił, że ja to uogólniam, że internet jest zły dla wszystkich. Nie. Mówię o kimś, kto z tym ma problem i nie daje sobie rady. Tak samo jak kwestia alkoholu. Jeżeli masz problem z alkoholem, to w twoim domu nie śmie być ani kropli. Proste? Chyba proste. Ale znowu, nie uogólniajmy. Nie powiedziałem, że w naszych domach nigdy nie może być kropli. Zrozumieliście mnie? To jest... I możemy tak rozszerzać i rozszerzać i rozszerzać na każdy aspekt. Więc wiesz, czy masz problem. Nie karm tych zmysłów. Jeżeli wiesz, czy masz problem, to uważaj. Oblecz się w Chrystusie. Trwaj w Nim. Karm się Nim. Kupuj olej. I nie karm zmysłów. I nie daj podniety temu, z czym masz problem. Więc podsumowując, moi drodzy, to odcinanie ręki, to wyłupywanie oka musimy robić my sami. Ale mocą ducha. Ale mocą ducha. Nie czekajmy, że ktoś to za nas zrobi. Robimy to my, ale mocą ducha. Odcinam grzech, czyli nienawidzę go. Pokutuję, a potem przychodzą owoce pokuty. Niezwykle ważne. Muszą przyjść owoce pokuty. Jeżeli nie przychodzą owoce pokuty, znaczy, że pokuty nie było. Wybaczcie, że mówię tak prosto, ale taka jest prawda. Możemy mówić o pokucie, ale jeżeli nie ma owoców pokuty, to coś nie zadziałało. Trwajcie w Panu i nie karmmy zmysłów. I na zakończenie ostatni werset z Jakuba. Ze względu na czas już go w ogóle nie będę komentował, ale niech wybrzmi. Niech wybrzmi. Jakub 4 rozdział od wersetu 4. Wiarołomni, inny przekład mówi cudzołożnicy. Czy nie wiecie,
że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na darmo Pismo mówi, żarliwie pragnie on ducha, któremu dał w was mieszkanie. A jeszcze większą łaskę okazuje w słowach, Bóg się pysznym przeciwstawia, lecz pokornym daje łaskę. Podporządkujcie się zatem Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a od was ucieknie. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca. Wy chwiejni, okażcie żal. Zasmućcie się, zapłaczcie, niech wasz śmiech zmieni się w smutek, a radość przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.